Filipowi za to, że mogą zrealizować moją zynę i wejść trochę w ten świat komiksów. I tutaj jak pani Ania mówiła, że komiks był mi bliski od zawsze, więc sądzę, że sobie wystrzeliło mi głowa. Gdybym się dowiedziała, że byłam na tej samej wystawie, to z takim krukiem, bo jestem naprawdę podwyżona teraz. Dzięki. Nie pamiętam, proszę. Wyjaśnimy, w komiksowie jesteśmy wszyscy na ty i to jest taka reguła, której się trzymamy restrykcyjnie. Mamy tu Wojtka Wieka, który jest naprawdę weteranem sceny. Ja mam czasami problem, że komiksiarze z jego generacji są odwiedzani na festiwalach komiksowych przez studentów, którzy mówią do nich panie profesorze, panie doktorze i wszyscy są na ty i tylko do nich się zwracają właśnie tymi tytułami i oni tak nerwowo reagują, czy ktoś nie słyszał. Nie, bo ja się tutaj nie wezmę, bo przede wszystkim pójdę tej sali. To jest wasz wernisaż. Tak, ale ja. Mówił sobie na ty, możemy sobie przerywać, proszę dalej kontynuować. Dobra. Ja kontynuuję, postaram się skrócić, bo o tych moich pazdrowach to się już zainteresowani tam odsiedzieli swoje. A tutaj niestety, to jest fragment tak naprawdę wystawy, bo moja wystawa ma charakter mobilny. Staram się go w różnych formatach jakby pokazywać w miarę możliwości. Mam nadzieję, że przynajmniej udało mi się przekazać te prace na wystawę, które oddają charakter tej koncepcji, którą pokazujemy. Ze względu na też miejsce i na to, że chcemy pokazać dwójkę, dzielimy to przestrzeń. Ja nie mogłem inwazyjnie wskazać wszystkiego, dlatego tu są pewne ograniczone rzeczy. Ja razu mówię, to co jest na stołach można dotykać. Powiedzmy oprócz tych obrazków, które sobie trzeba przeczytać i tam odrobić swoje, ale to co jest tutaj, to co jest tam, to jest do dotykania, do zabawy i to jest interaktywne i to też są komiksy. Także oprócz tego wszystkie coś na ścianach, to też są czasowe interakcje. Dziękuję bardzo.